Dobry wieczór Państwu, Konrad Chmioła. Zapraszam na serwis informacyjny. O 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych i 2,5 tysiąca włodarzy. Głos można oddać do 21 i do tego momentu trwa cisza wyborcza. W większości gmin będzie można oddać 4 głosy, po jednym na radnych gminy, powiatu i województwa, a także jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. PKW podała dane o frekwencji na godzinę 12. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 28 895 220 osób. Wydano karty do głosowania 4 773 413 osobom uprawnionym, co stanowi 16,52%. I proszę Państwa, w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach, w porównaniu do roku 2018, frekwencja jest wyższa blisko o 1%. Wszelkie ewentualnie zdarzenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej należy zgłaszać nie do organów wyborczych, tylko do organów ścigania. I to będzie przedmiotem oceny na wstępie policji, prokuratury, a następnie ewentualnie, jeżeli wpłynie akt oskarżenia, sądu. O wadliwych kartach wyborczych informowaliśmy Państwa już wczoraj. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, na konferencji PKW poinformowała, że ponoć wadliwe karty zostały wycofane. Wczoraj już była taka informacja, która się gdzieś tam pojawiała również w mediach w Warszawie. Była taka sytuacja, że jedna z kart do sejmiku była źle przycięta. Nawet nie wydrukowana, tylko była źle wycięta, ponieważ to są duże płachty tych kart. W związku z tym jedna partia, okazało się, jedna paczka 500 sztuk została źle przycięta, ale tutaj zadziałały wszystkie procedury, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wytycznych zawarła szczegółową procedurę działania w takiej sytuacji. Komisja obwodowa w momencie, kiedy otrzymuje karty w przeddzień głosowania, ma obowiązek sprawdzenia nie tylko liczby tych kart, które otrzymała, ale również i treści. Ta treść musi być porównana z obwieszczeniem. Winno być sprawdzone, czy jest ten sam okręg, który powinien być, czy ta sama gmina w przypadku wyborów wójta, czy nazwiska się zgadzają, ale również czy karta jest prawidłowo wydrukowana, czyli czy nie zawiera jakichś błędów. I tutaj, tak jak mówię, został od razu poinformowany koordynator wyznaczony w Warszawie dla danej dzielnicy i przekazał informację dalej. Te karty zostały wycofane i zarządzono dodruk nowych kart, także to wczoraj wszystko już miało miejsce. Dziś rano też mieliśmy takie informacje w kilku gminach, że dopiero wtedy zauważyły komisje, że nie zgadza się coś na karcie i też został zarządzony przez gminną komisję, terytorialną komisję właściwą w przypadku danych wyborów. Dodruk tych kart i zarządzone dowiezienie. Sytuacja jednak się powtarza. Filip Frąckowiak, radny Warszawy, dotarł do zdjęcia karty do głosowania na kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Karta ma ucięte okienka po lewej stronie przy nazwiskach kandydatów dwóch komitetów wyborczych. Na dole karty rozjeżdża się tekst informacyjny. W prawym dolnym rogu widnieje stempel Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, a także Obwodowej Komisji Wyborczej, co oznacza, że karta została dopuszczona do wydania. Pozostaje zadać pytanie, czy to jednorazowy błąd, czy szerszy problem. Apelujemy do Państwa o zgłaszanie tego typu niepokojących sytuacji. Tak, sprawę wadliwych kart wyborczych komentował na naszej antenie profesor Jacek Reginia-Zacharski. Ja myślę, że odpowiedź tutaj jest oczywiście nieoczywista. Oczywiście bowiem stanowi to podstawę do tego, ażeby protest wyborczy się pojawił. Natomiast skąd nieoczywistość w tej oczywistości? No, myślę, że konia z rzędem temu, kto dzisiaj powiedziałby, jak w takich sytuacjach będzie decydować PKW, w związku z czym tego nie wiemy.
tak naprawdę zakwestionowany mógłby zostać przecież dokument, który jest podstawowym właściwie narzędziem aktu wyborczego. W związku z czym tutaj sytuacja wydaje się być dużo bardziej poważna. Natomiast znowu, jak się do tego odniesie Komisja Wyborcza? Ja widziałem odpryskowo taki komunikat, stanowisko, w myśl którego procedury zostały dochowane, tak z grubsza to określenie brzmiało, w związku z czym no, czas pokaże. Swój głos w wyborach samorządowych oddał prezydent Andrzej Duda. W krótkiej wypowiedzi po wyjściu z punktu wyborczego prezydent zachęcał do aktywnego udziału w wyborach. Dzisiaj jest piękna pogoda, proszę państwa. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę zachęcam do tego, żeby jednak udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych, na przedstawicieli władz miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wybrać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów, bo to jest ważne dla naszej przyszłości. Mam nadzieję, że wszyscy w ostatnich latach państwo przekonaliście, jak bardzo wiele zależy od tego, jacy są nasi włodarze lokalni, jeżeli władze centralne przeznaczają pieniądze na rozwój Polski lokalnej, Polski regionalnej, to czy nasi lokalni włodarze aplikują o te pieniądze, czy umieją te pieniądze potem racjonalnie wykorzystać, ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, na naszą rzeczywistość, ale przede wszystkim na rozwój naszego kraju i na nasze warunki życia. Wybory w Żmigrodzie obserwuje Janusz Życzkowski, dziennikarz naszej redakcji. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Żmigród, miasto 6,5 tysiąca mieszkańców na północy województwa dolnośląskiego, gdzie przyjechałem z Wielkopolski. Przypomnę, łączyliśmy się z Wolsztyna, wcześniej z Sulechowa. Jak wyglądała frekwencja wyborcza w 2018 roku na Dolnym Śląsku? Otóż zagłosowało 46,5% uprawnionych do głosowania. To jest wynik mniej więcej na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego. Tam wtedy było 46,4%. Lepszy niż na Śląsku, bo na Śląsku w 2018 roku zagłosowało 44,4% uprawnionych do głosowania. No, świętokrzyskie tutaj 51,5% głosów. Tak mniej więcej to wyglądało w roku 2018. Jak będzie wyglądać w roku 2024? Zobaczymy. Te informacje, które do nas docierały o godzinie 12, mówiło o kilkunastoprocentowej aktywności mieszkańców Dolnego Śląska. Spodziewany jest jednak wynik oscylujący wokół tego z 2018, ale oczywiście jak ostatecznie aktywni będą mieszkańcy Dolnego Śląska, to przekonamy się po godzinie 21, a może nawet trochę później, kiedy te wszystkie informacje zostaną zliczone przez Państwową Komisję Wyborczą. Dziś od godziny 19.30 na antenie Telewizji Republika oczywiście wieczór wyborczy i taki szeroki fokus na wybory samorządowe w całym kraju. Już teraz państwa na to wydarzenie i do udziału w naszym wieczorze zapraszam. Tymczasem pozdrawiam z urokliwego Żmigrodu na Dolnym Śląsku. Piękny rynek za moimi plecami. Teraz przemieszczam się do Wrocławia. Do usłyszenia. I oby frekwencja była jak najwyższa, nie tylko w Żmigrodzie, ale w całej Polsce. Dziękujemy Januszu za twoją relację. Wybory w Warszawie obserwuje nasz reporter Bartosz Utnicki. O godzinie 7 rano rozpoczęły się wybory samorządowe. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do władz lokalnych. Będzie to 47 tysięcy radnych i 2,5 tysiąca włodarzy. W Polsce do głosowania uprawnionych jest blisko 29 milionów osób. O godzinie 21 wszystkie lokale wyborcze ulegną zamknięciu i skończy się w tym samym czasie też cisza wyborcza. My będziemy państwu mogli wtedy zaprezentować pierwsze wyniki sondażowe. Natomiast nasz wieczór wyborczy zaczyna się chwilę wcześniej, bo dokładnie o godzinie 19.30, na które państwa już w tym momencie zapraszam. Co skłoniło panią, żeby wziąć udział w tych wyborach? Odpowiedzialność obywatelska. Biorę udział we wszystkich wyborach, odkąd pamiętam. Także
No, ja myślę, że każdy człowiek, który coś sobą chce reprezentować w swoim mieście, czy w ogóle w Polsce, no to powinien dzisiaj nie leżeć na tapczanie, a jeżeli poleży, to później się uwinąć i przyjść i zagłosować z własnym sumieniem. Nikt nikogo nie zmusza, że głosuje na jedną czy drugą partię, czy na jednego czy drugiego człowieka, ale powinien ten obywatelski obowiązek spełnić. Czy według Pani ludzie powinni chodzić na wybory i spełniać ten obowiązek, czy nie jest to takie konieczne? No myślę, że powinni, chociaż chyba dobrze wybierają, bo zawsze jest niezła frekwencja, tak myślę. Nie jest tak źle. Z roku na rok jest coraz lepsze, jak Pani myśli, w tym roku będzie kolejny rekord frekwencji, czy nie? No może tak, no liczę na to, że będzie, bo sama też tak postąpiłam. Nie opuszczam nigdy żadnych wyborów, ani prezydenckich, ani samorządowych, także... A czemu wybory samorządowe są aż tak ważne, jeżeli w ogóle są? Wie Pan, ważne, kto nami rządzi. Może najszczególniejsze są chyba, jeśli by chodziło o to, co z nich może wynikać, na co możemy mieć nadzieję, ale czy to się spełnia, to różnie bywa. Zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy w Telewizji Republika. Start już o 19:30. Na naszej antenie specjaliści skomentują wyniki wyborów samorządowych i frekwencje. Zaprezentowane zostaną także statystyki oraz wszystkie najważniejsze informacje. Na tę okazję nasz zespół przygotowuje specjalne studio, co śledził Łukasz Żmuda. Trwają przygotowania Telebimu i miejsca, z którego będzie transmitowana nasza antena. Wieczór wyborczy startuje o 19:30, ale już od 17:00 na tym specjalnym, który widać za moimi plecami, Telebimie, będzie transmitowana nasza antena Telewizji Republika, a już po 21:00, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze, będziemy nadawali dla Państwa najciekawsze i najważniejsze informacje z wyborów samorządowych, ponieważ dzisiaj wybiera Polska lokalna. Z pewnością nie zabraknie emocji ważnych polityków, gości, ekspertów, analityków sceny politycznej. No i przede wszystkim zapraszamy Państwa do śledzenia naszej transmisji. Już od 19:30 wieczór wyborczy w Telewizji Republika. W studiu goście, eksperci, politolodzy, a po zamknięciu lokali wyborczych również politycy. Danuta Cholecka, zapraszam. Bądźcie Państwo z nami. Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. To kolejna taka decyzja w głowie państwa w sprawie ustaw koalicji 13 grudnia. Wcześniej prezydent zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym, umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki dzień po. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w związku z nieobecnością w Sejmie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których prezydent uważa za posłów. W ocenie prezydenta RP zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tego, czy ustawa z dnia 22 lutego 2024 roku o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej została przyjęta przez Sejm w trybie właściwym dla uchwalania ustaw. Wątpliwości te wynikają z czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To kolejna w ostatnich tygodniach ustawa skierowana przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniejsze wnioski dotyczyły m.in. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce i nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją. Powód takich decyzji prezydenta jest ten sam, co w przypadku ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dodatkowo przed świętami wielkanocnymi Andrzej Duda zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty tzw. tabletki dzień po. Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny niezmieniony. W ocenie prezydenta przyjmowanie tego typu leków do 18 roku życia powinno się odbywać pod kontrolą lekarza ze względu na to, że to lekarz, a nie dziecko 15-letnie, jest w stanie ocenić skutki zażywania leków.
Skierowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym oznacza de facto, że prezydent ustawę podpisał, ale wyraził swoje wątpliwości co do sposobu jej uchwalenia. Od stycznia Sejm obraduje w niepełnym składzie. Przy 460 miejscach w Sejmie dwa są wolne. Należą do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Decyzja prezydenta nagle, w trakcie ciszy wyborczej, oburzyła premiera Donalda Tuska. Na internetowy wpis premiera odpowiedział prezydent. Zablokowanie ustawy o pigułce dzień po wynika być może z braku rozumu. Próba zablokowania sieci szpitali onkologicznych z braku serca. Patrząc na tę marną manipulację, nie dziwię się, że Donald Tusk bał się konkurować ze mną w wyborach prezydenckich 2020. W 2025 też będzie cykorem? Do sprawy odniósł się Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika i Gazety Polskiej. Wygląda na to, że Donald Tusk, wykorzystując ciszę wyborczą i to, że sprawa nie jest zbyt omawiana, chciał zasugerować, że prezydent zablokował ustawę onkologiczną, a to nieprawda. Ustawa wchodzi w życie, co najwyżej Trybunał się przypatrzy, czy wszystkie jej przepisy są zgodne z prawem, z konstytucją, ale nie ma to nic wspólnego z blokowaniem tej ustawy. Najwyżej trzeba ją po prostu poprawić, gdyby Trybunał zgłosił jakieś zastrzeżenia. No, chyba jest to jednak gra na pewne punkty w czasie wyborów, no bo jeżeli się taką wrzutkę robi w czasie ciszy wyborczej, która jest nieprawdziwa albo sugeruje nieprawdę, no to chodzi o pewnie efekt w ostatniej chwili. W spółce CPK zarządzanej przez rząd dochodzi do kolejnych zawirowań. Tym razem chodzi o kontrowersyjny sposób prowadzenia polityki kadrowej w spółce. Chaos w spółce Centralny Port Komunikacyjny. W firmie krąży czarna lista osób przeznaczonych do zwolnienia, a wszelkie prace zostały wstrzymane, informuje Onet. Jednocześnie w ostatnim czasie spółka miała zatrudnić kilka osób z pominięciem zwyczajnego procesu rekrutacji. Anonimowy rozmówca portalu sceptycznie wypowiada się na temat wewnętrznych audytów w firmie. Przeprowadzają je ludzie, którzy nie mają kompetencji, albo tacy, którzy teraz sami oceniają swoje poprzednie działania. Audyty robi się pod konkretną tezę, że spółka wyrządzała dużo szkód, strat i że po prostu jest niepotrzebna. Jednocześnie mimo zapowiedzi w CPK nie są przeprowadzane żadne rzetelne audyty przez profesjonalne firmy zewnętrzne. Wszystko to powoduje, że narastają wątpliwości dotyczące przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Od kilkunastu tygodni w różnych krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, odbywają się potężne strajki rolników. Wśród głównych postulatów jest odejście od Zielonego Ładu. Te zmiany mimo ostrego sprzeciwu nadal postępują. Redaktor Tomasz Sakiewicz w programie Polityczna Kawa o to unijne ekologiczne szaleństwo pytał Jacka Saryusza-Wolskiego, eurodeputowanego PiS. Zestaw 14 dyrektyw i regulacji, czyli jest to pewien agregat. Większość już jest przegłosowana. Ostatni, czy prawie ostatni z nich, to znaczy odtwarzanie zasobów przyrodniczych, padł w ostatniej chwili i pytanie, czy przejdzie, czy się z niego wycofają. Na dzisiaj w tych pierwszych głosach dotyczących kampanii do Parlamentu Europejskiego, no, zieloni brną dalej i chcą bronić tej zielonoładowej twierdzy. IPP, która rządziła pod hasłem my, Zielony Ład to my, nadal ma hasła popierające Zielony Ład, natomiast są małe wyłomy w tym. Przewodniczący Weber mówi, żeby się wycofać z tego wymogu czy zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Krótko mówiąc, Zielony Ład powoli staje się takim gorącym kartoflem, do którego ojcostwa mało kto chce się przyznać. I w debacie króluje takie wezwanie do zrobienia pauzy. To znaczy, że to doszliśmy do tego punktu, do którego doszliśmy, ale już dalej nie idźmy, ponieważ, i tu użyję tego sformułowania, którego pan użył, no nie mamy potemu sił. A tak naprawdę chodzi o to, że nie ma potemu poparcia społecznego. Za chwilę program Republika Wieczór poprowadzi Łukasz Jankowski. Temat: wybory. O 19:00 Danuta Cholecka podsumuje najważniejsze informacje dnia w głównym serwisie informacyjnym dzisiaj. Niezmobilizowanych do głosowania zachęcamy. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru i do zobaczenia.